Wydawnictwo Filia oraz Audioteka.pl przedstawiają. Remigiusz Mróz. Zerwa. Czyta Krzysztof Gosztyła. Witam wszystkich. Rozpoczynamy kolejną wideorecenzję, a dziś Remigiusz Mróz. Zerwa. Ostatnia część pentalogii o komisarzu Forście, serii, która miała być trylogią, ale na szczęście okazało się, że jest pentalogią. Dlaczego na szczęście? Ponieważ znamy przykłady z literatury, kiedy miała zakończyć jakaś seria, jakiś cykl, później to przedłużono i niestety był to nietrafiony strzał, ponieważ okazało się, że to jest porażka, ale nie w tym wypadku, ponieważ Remigiusz Mróz bardzo, ale to bardzo głęboko wziął sobie do serca słowa czytelników, krytyków, wszystkich, którzy mówili, że jego książki czytają tylko dlatego obecnie, bo dają mu jeszcze jedną szansę, a ja uważam, że tą szansę trzeba właśnie mu dać w tym przypadku. Dlaczego? Bo ta książka jest po prostu świetna. Zawsze powtarzałem, że najlepszą książką Remigiusza Mroza do tej pory była Ekspozycja, a dziś mogę powiedzieć, że Zerwa przewyższyła, przeskoczyła tą jakże finezyjnie wysoko postawioną poprzeczkę, którą Remigiusz Mróz spowodował Ekspozycją. A tutaj mamy książkę, która nie dość, że jest piątym tomem, czyli nawarstwiło się wątków, historia jest już bardzo, że tak powiem, zagmatwana w pewnym momencie, to jeszcze ładnie to wszystko na końcu połączył, ładnie to wszystko zakończył, mamy odpowiedzi na, powiedzmy, 95% pytań i jest to zrobione z rozmachem. Naprawdę pierwsza część książki, bo można powiedzieć, że ta książka dzieli się na dwie części. Pierwsza, gdzie mamy zmiany czasowo-geograficzne, a druga część, gdzie jest może spokojniej, ale wydaje się tylko, że wszystko jest zagmatwane i na końcu sam pomysł, żeby to zakończyć epicką po prostu akcją, pomysł i kunszt i wykonanie stoi na wysokim poziomie i mogę powiedzieć jedno, no, że pan Remigiusz Mróz przysiadł i stwierdził, że jak uważacie, że ja kiepsko piszę, to ja wam pokażę. I pokazał. Naprawdę nie nudziłem się. Świetna książka, którą mogę śmiało polecić. Mogę powiedzieć, że Remigiusz Mróz jest w wyjątkowo dobrej formie, że to jest jego in plus i mam nadzieję, że taki poziom utrzyma się dalej w kolejnych książkach. Ale cieszę się też, że mogę w końcu powiedzieć, że to jest naprawdę zajebista książka Remigiusza Mroza. Coś, na co naprawdę czekałem. A skoro audiobook, to lektor. Skoro lektor, to jak zwykle nie kto inny jak maestro Krzysztof Gosztyła. I tutaj zdradzę wam sekret. Taką moją prywatną tajemnicę, którą miałem zdradzić właściwie w momencie zakończenia serii o Chyłce Joryńskim, ale nie wiadomo, kiedy ta seria się skończy, a myślę sobie, że ten moment, koniec pentalogii o Forście jest dobrym momentem, żeby to powiedzieć. Mianowicie, jakoś tak się zdarzyło, że za każdym razem, kiedy rozpoczynał się audiobook, czyli podanie tytułu, wydawnictwo i pan Gosztyła się przedstawiał, zawsze jakoś nie myliło mnie to, że ton, w jakim to wypowiada, jest bardzo istotny, ponieważ wtedy wiedziałem już, czy książka będzie dobra, czy zła. Jeżeli pan Krzysztof Gosztyła mówił to z radością, był pełen werwy i mówił to tak, jakby się nie mógł doczekać, no to naprawdę wiedziałem, że książka będzie super. A jeśli mówił to takim spokojnym tonem, takim normalnym, to wiedziałem już, że może być średnio. Tu było bezbłędnie, bo wiedziałem od początku, że ta książka będzie dobra. I szkoda, że z jednej strony, że Forsta już nie zobaczymy w swoim własnym cyklu, szkoda, że to się skończyło, ale zamknięcie samo w sobie, że ten koniec jest naprawdę bardzo dobry i nic nie zmieni faktu, że jest to wyjątkowo dobra książka. Uwielbiam Forsta, uwielbiam Osicę, uwielbiam nawet Dominikę Patryś Hansen, która mnie niezmiennie irytuje i uważam, że jest bardzo nieporadną życiowo osobą. Wszyscy bohaterowie mają swój charakter, ale chyba najbardziej charakterystyczny i mój ulubiony to jest Osica. Jego teksty są mega i dziękuję panu Remigiuszowi, że umieścił tam taki fajny cytat o reklamach radiowych. A moim ulubionym cytatem z tej książki jest ten, który Forst mówi do pewnej kobiety i może go zacytuję, może nie, nie wiem, zobaczymy. Jeżeli tak, to już go widzicie na dole. Fajna książka,
mówię, pomysł, wykonanie tego, jak to wszystko domknąć, tą pentalogię, te wszystkie wątki pozamykać, jest genialny, polecam wam, bo naprawdę to jest świetna książka, świetna, takiej właśnie chciałem. Takiej właśnie chciałem, z tym poziomem. Dlaczego? Bo po prostu lubię takie książki. Nie dłużyzny, które do niczego nie prowadzą, tylko akcja, która ma sens, która jest przemyślana, która sprawia, że aż chce się tego dalej słuchać. I tego chciało się słuchać, aż byłem zły, że patrzyłem na tą linię czasu na odtwarzaczu i mówię sobie, Boże, jeszcze tylko pół godziny. Dlaczego tylko pół godziny, a nie więcej? No, ale wszystko fajnie jest podomykane. Mogę wam wszystkim polecić i stwierdzić, że Remigiusz Mróz jest teraz naprawdę w szczytowej formie, jeśli chodzi o pisanie książek. Cóż więcej mówić, nie będę wam zdradzał fabuły, nie będę wam spoilerował, sprawdźcie sami, jest bardzo ciekawie i serio, naprawdę, ale to naprawdę warto przeczytać tom i wszystkie pozostałe tomy i mieć całą obaloną pentalogię o Forście, którą kończy książka Zerwa. www.kornfunhead.pl Muzyka książki Transport. Czytał Robert Jarociński.